potrzeba czasu, żeby zająć. To jest dla mnie dobre, bo żeby od razu zajmowało, to już chuj, to patologia by było. No takie, wiesz, chujowe trochę. Za łatwo. Ale jest git ogólnie. Jeszcze, wiesz, są te odporności różne, nie? Patrz jak moja moździerz napierdala. Znaczy hobbice, kurwa. Zobacz. Chciałbym ci tylko przypomnieć, że powinieneś ten... to źródełko sobie oczyścić. A, no, no. Ale ja muszę zbudować jednostkę jeżdżącą. Bo dla jednostki, dla budynku nie mogę rozkazać, gdzie ma strzelać. Przynajmniej ja tak nie potrafię. A prawdopodobnie się nie da. No ale nie będę tutaj, wiesz, mówił, że na 100% się nie da, nie? Ale ty! Ale może, może. Nie, nie da się. A szkoda to... trochę. No, ale może, nie wiem, może da się, ale... chuj ciebie. Nie, raczej się nie da. Szybciej będzie zbudować jednostkę jeżdżącą. Ja mam właśnie chałubicę zamontowaną. Modliszka, gąsienicę. To chałubica, no. Posłuchaj, ty, są dwa gatunki praktycznie, znaczy są w sumie, no, dwa, no. Gatunki chałubic, czyli Grundshacker, czy jak on tam się, kurwa, czyta, i chałubica zwykła. Ona się różni takim minimalnym, takim... zarysowaniem, wiesz, trochę jest większa i taka jakby, ale praktycznie niczym na pierwszy rzut oka, nie? No i oczywiście, wiesz, siłę to ma w chuj, bo ta zwykła chałubica ma 262, ta większa ma 612, jeszcze oczywiście, jak się rozwinie technologia, jak się rozwinie, nie, to będzie miała na 2000, jeżeli się nie mylę, bo wiem jak i wiesz, bo ona pierdolnie, ta większa chałubica, tak minimalnie, to ona, kurwa, takie jakby chmurę taką ogniowo zostawia, nie? To jest takie dobre, wiesz. Znaczy takie no, boom wielkie, nie? Masz może rakiety kropelkowe? Zaraz. Na jednostkach gdzieś? Znaczy nie ma właśnie, ale wiem, że można budować już, możemy budować, tak? No ja właśnie one mają radę. Najlepszy zasięg. O! Rakiety skore. Skurge. Skurge. Chuj ciebie jak to się... Sors chyba. Nie, dobra, nie będę się kaleczył. Tak się połamałem w pizdu ten język. Ale te dobre teraz właśnie jakiś kumpel rozwija. To są zajebiste rakiety. Bardzo szybko się ładują i mają długi zasięg nawet. Tak jak zwykła moździerz, mają taki zasięg mniej więcej. Ostrzało. Są zajebiste według mnie. Zbudujesz taki 20 jednostek, kurwa, i rządzisz. Oczywiście, wiesz, trzeba rozwijać te różne, na przykład szybkość, nie? Strzelania, tak dalej. Tak, nie można iść w jednym kierunku. No, nie ma opierdlania się. Czekaj, muszę... Żudelka. Tutaj w sumie panuje zasada papier, kamień, nożyce, nie? Dokładnie. Ja już wyślę, kurwa, parę jednostek. No, ja przed chwilą wieżyczkę zniszczyłem na środku. Mówię, jak chcesz źródełka jakieś, to mów, to ja ci... Nie, ja nie mam żadnej potrzeby. Nie ma? Przecież pieniądze się zawsze przyda. I tak mam za dużo. Ile masz ty pieniędzy? 10 tysięcy. To nie dużo, no co ty, zaraz pobuduj trochę w chuj czołgów. Robię właśnie na te kropelkowe. W artylerię się bawisz? Artyleria i samoloty. Chcę zobaczyć, co z tego wyjdzie. Hehehe, kluczik. Ja tam się cieszę, że nie gramy w PowerPointa, bo to by było... masakra. stanowiska hobbicy podpalającej. Brzmi, kurwa, ciekawie. To co, może czas na zapiekaneczkę? Zapiekankę z czołga zrobić, kurwa. Dobra. Weź tam czołg, podjedź tam do tego, no. Do tego, kurwa. No, jebź dzidy, kurwa. O, ale słabo coś, kurwa. No nie wiem, strzelam właśnie do kumpla. Znaczy jakby do swojego czołga strzelam, ale przy okazji niszczy obok jakieś tam struktury, prawda? To jest bardzo tego. Ale za nią to rozpierdoli, kurwa. Tych wieżyczek szkoda, ale... Dobra, trudno się mówi, no. Co się nie robi dla pieniędzy. Tak, źródełko ważniejsze. Wystarczy, że nasz Sejm to robi, niż wystarczy, nie? Dla pieniędzy. No widać, jakie są efekty. No widać, kurwa. Koła gubisz na drogach. No, ogólnie jest good, kurwa. Polska teraz wygląda, jakby była ofiarą taktyki spalonej ziemi, nie? Dokładnie. Tutaj nic już nie zostało.
Kurwa, 100 lat za murzynami jesteśmy. Niestety. O, rozjebiło je powoli, źródełko. Kiedyś było można prosto zniszczyć totalnie, ustawiasz tam, nie? Bierzesz swojego tego, jakąś tam jednostkę, klikasz alt, celujesz i rozpierdalasz. A teraz musisz się bawić, kurwa, w dzikie. W sumie ciekawi mnie, dlaczego to, zmienili to. Może dlatego, żeby, wiesz, żeby było ciężej trochę, żeby śpieszyć się, wiesz, bo ktoś gra na przykład na multi, na przykład jak my teraz, w większej ilości graczy. O, bomby fosforowe są ciekawe. Testowałeś? No właśnie. A, to te ogniowe, no. Zapalające. No, zapalające, no. Jest, zaraz źródełko rozpierdolę, jest, chwila, gdzie jest koparka? Kurwa, gdzie jest koparka? Tutaj, już się bałem. Może tego. No jeszcze trochę, kurwa. W sumie nasi sojusznicy mają talent do tego, żeby przyjść wcześniej. No, dokładnie. Ja to zaraz buduję, o, zemsta. O, udało się, rozjebałem. Gitara. Zemsta. Gąsienice. I damy wieżyczka dowodząca. To jest zajebisty sprzęt. To jest taki jakby dowódca na kółkach w pewnym sensie. On po prostu rozkazuje to rozpierdalać, przyczepiasz do niego ileś jednostek i ma totalną władzę nad tymi jednostkami. O, to jest dobre. Na przykład on strzela tam, wszyscy strzelają. Wystarczy, że tą jednostką kierujesz. Każesz na przykład mu wracać tu, nie? Na przykład kiedy ma wracać, jak jest uszkodzony. No to na przykład wraca, nie? Go tam szkodzą, nie wiem, do iluś tam, nie? On wraca. Inni na przykład go bronią, wiesz, też wracają. To jest po prostu praktyczne do tworzenia oddziałów. No i jak cały, na przykład twój oddział się rozbije, na przykład twój czołg, na przykład, no masz 12 czołgów, rozjebią jedną jednostkę, ten co rozjebał, znaczy, no ten jakby, który zdążył rozjebać, dostanie, o kurwa, ja pierdolę, mój mur, kurwa, widzisz, artyleria, dzięki kurwa, zajebiście, zajoby kurwa pierdolone, no. Ja tak kochałem swój mur, kurwa. Ale jak jebnęło, ty, niezła artyleria, co? No właśnie, Grand Hacker, czy jak on tam? No tyle haubic, co tam strzeliło, to masakra. Człowieku, to jeszcze mała. Cała bateria poszła. Kiedyś właśnie z kumplem grałem, nie? To ja, kurwa, wybudowałem na cały ekran tych artylerii. Pierdolnęło to, człowieku. Kurwa, nie ma zlituj się. Mówię jeszcze do dowódcy swojego kropelkowe przyczep. A ty, ja jeszcze mam takie pytanko. Zaraz tu przyjedzie do twoich kropelkowych mój dowódca, weź spróbuj jedną jednostkę przykleić do niego, wycelować. Taki będzie łańcuch jakby. No dobra. Chcę przetestować, czy będzie działało po prostu. Ja ci też radzę zrobić tego komandera. Ja go na niego komander. Ale nie mogę najechać ten. Nie mogę najechać na tego twojego. A jedzie właśnie teraz. No, ale nie mogę ten, nie ma żadnego łańcucha. Aha, to czyli tylko to dotyczy tylko swoich jednostek. No, dobra, chuj. Bo wiesz, te zwykłe jednostki, które są po prostu, nie są artylerią, możesz dołączać tylko na przykład 6, chyba że się doświadczy, to może potem 10 i tak dalej, nie? A te z tą związaną z artylerią możesz dołączać ile wlezie, ile dusza zapragnie praktycznie. No, koparkowy fajnie strzelają. Tylko po prostu mi się nie podoba, już koparki bo jadą. No. Patrz, jadę dowódco, kurwa. On szybki jest, bo to wiesz, pancerz. On jest lepszy od Tigera, tylko że po prostu jest lekki, bo to z tytanu, czy z jakiegoś innego gówna. Z plastiku, kurwa. Plastik, tak, lepszy od metalu, no. Co ja pierdolę, no. Ale wiesz, to wiadomo, to jest, patrzę, który rok, nie? 2100. Więc, kurwa, technologia poszła w górę, nie? Może jest ludzkiej produkcji. Wiadomo. Teraz właśnie rozwijam artyleria rakiet Serafin. Też bardzo dobre. W kompanii nienawidziłem tego syfu, bo mnie tak to wkurwiało, wiesz. Tak napierdala szybko ta artyleria, a nawet dobry zasięg ma. To jest takie wkurwiające, wiesz, coś jak kropelkowe. O tak chodzi, powiem. Nawet lepsze od kropelkowych. Szybciej się ładują, tylko nie pamiętam, czy zasięg ma lepszy od kropelkowych. Tego nie pamiętam. Na 100%, więc nie będę tutaj w błąd wprowadzał. O, ulepszona głowica bomb, możesz ulepszyć, jak masz fuj pieniędzy.
Mam, zaraz się tym zajmę. Jeszcze słuchaj, nawet wiesz co ten komander może sobie zrobić? Przepisz wsparcie ogniowe. Czyli kurwa orgazm. Na przykład on sobie celuje tam i artyleria musi strzelać. Nieważne czy jest po prostu jeżdżąca, czy jest jako wiadomo obiekt przymontowany do ziemi. Musi napierdalać. Ty co oni kurwa Gaussa mają? To chyba Gaussa jest. Obawiam się. Jesteśmy lekki w dupie. Nie, muszę rozjebać kurwa przeciwników trochę, bo kurwa za szybko technologicznie jest za... O kurwa! Komandera mnie rozjebali. Znik normalnie, ty. Jeden strzał nie ma gościa. Kurwa, no co jest? Dobra, chuj wam w dupę. Dawać koparki, budujemy masowo kurwa artylerię. Podjedzie tylko ten. On tu się trochę groźnie zaczyna robić. Oj, zaczynają mnie wkurwiać powoli. Dobra, teraz zrobię komandera na tego, na tym, na pontonie, żeby mu szybszy, nie? Bo on się pierdoli, kurwa, jedzie, zanim zawróci, Jezus, już wiosna. W pizdu przepadnie. Kropelkowe też zrobię, tak z dwa nawet, może. Albo cztery, dobra, zrobię ile zrobię. No wiesz, wszystko mieć po trochu najlepiej, bo tak, to wiesz, tak. To mieszanka wybuchowa. Jeszcze jakaś artyleria z ogniem związana, haubica. To właśnie zapalająca, to już mówię ci, pizdziec. Bo zapalająca jest dobra właśnie do tych jednostek, które się ruszają, nie? A te takie budynki to dobra haubice są kropelkowe. Znaczy w sumie kropelkowe są najlepsze, o tak ci powiem. Haubice bardziej jak jest płot, wiesz. Sam widziałeś kurwa jak to działa. Tak. Szkoda, że na swoje jednostki. Znaczy wiesz, w sumie dużych strat nie poniosłem, ale... Ale mogło być gorzej. Jakby taka kurwa babilońska wpierdoliła się na przykład w sam środek bazy, jebnęłoby.